Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Lekko ochłonąłem od ostatniego czasu, powiem wam szczerze. I ktoś mówił, żebyśmy sprawdzili jednak te kanały, których wcześniej nie sprawdzałem, czyli ten kanał, nie kanał dolny, bo kanał dolny to tam było tych trzech typków. Kanał wyższy, o, dokładnie, kanał wyższy. Ale z tego, co mi wiadomo, to jest tutaj tylko, są tutaj tylko trzy wzmocnione pociski i 10 naboi do zwykłego pistoletu. A chodzi tam oczywiście ten glutek kanałowy, więc nie mam zamiaru tam w ogóle wykorzystywać moich pocisków kwasowych do granatnika, żeby się około niego przekraść. To totalnie się nie opłaca. No i oczywiście zrobiłem sobie tak, że wzmocniłem sobie granatnik, wziąłem sobie również SLS, bo coś czuję, że tam będzie faktycznie jakaś walka z bossem. Bo to tak wygląda, nie? Jest safe. Oho. Krzaczki są. To już w ogóle jest mowa o tym, że... Zamknięte. To już w ogóle jest mowa o tym, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś bossem. Świetnie sobie to. Dotykaj wszystkiego, co trzeba. Nie ma prądu, tak? Tutaj jest prąd. Oho, proszę bardzo. I mamy niebieskie zioło, mamy czerwone zioło. Ja wziąłem ze sobą oczywiście dwa te. Cyk, wziąłem ze sobą dwa przedmioty leczące, dwa razy ziółko. Dobra, tu coś mamy jeszcze, tak przejrzyjmy, czy coś tutaj znajdę. Dźwignia w pokoju z kolekcją. Tu są zamknięte drzwi, czyli tutaj musimy przywrócić zasilanie, żeby pewnie to otworzyć, co? Dobra, ja rozumiem, że tu przywracamy zasilanie, tak? Pyk, pyk, pyk. Trochę overpower, co? O! Trzeba było... Ładnie to zrobić. No chyba cię, kurde, wiewrowie, gościu. Ajajajaj, boli, 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 boli. Nie, 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 nie. A ty kurde gnoju ty. No i jakim cudem miałam niby go porobić? Może mi ktoś to powiedzieć? O, najlepiej. No jeszcze się wypalę. A, nic mu się nie stało. Okej, okay, spoko. Biegnie. Tu chyba biegnie. Tak. No weź się, ty gościu. Usiedł. No ty chyba, kurde, gościu, jesteś niepoważny. No najlepiej, tak. Podobno miałbyś tam wzmocnione pociski. Wierzę.
Nawet się nie ważcie pisać hahaha i xd. Okej. Dobra. Nie! Chodź, spadaj, spadaj, spadaj. No nie! On żyje nadal. Jak to się stało? Nie po pleckach, nie po pleckach. Nie po pleckach, nie chcę masażu. Okej, teraz go boli, teraz go boli, teraz go boli. To jest moment. Szybko, szybko. Nie to, to. Szybko, niespodzianka, niespodzianka, niespodzianka. Tak, to jest moment. No rozkręcaj, rozkręcaj tą imprezę. Już, spadaj, frajerze. Jest. Jest. I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Nie wiem, ile to potrwa. Naprawdę don't care. Ej, ale nie skorzystaliśmy aż... Znaczy, nie wykorzystaliśmy aż tak dużej ilości. Czekajcie, bo to są wzmocnione naboje, a my wykorzystujemy... Pistolet 5 nabojów. Łatwo w obsłudze. A wzmocnione naboje do tego? R1. I to jest wtedy 12 wzmocnionych. No oczywiście, Seto, żeś wpadł na to dopiero później i strzelałeś normalnymi. Idiota. No nic. Dobra. Słuchajcie, udało się na jednym chyba plasterku leczenia. Jeden plasterek leczenia. Chyba z 4 pociski i 2 kwasowe. Not bad. Not bad, Seto. Not bad, chyba. Jeszcze tak, tutaj coś mamy. I tutaj mamy nożyk, dobra. Tanku, gdzie teraz? A, no jeszcze jest jedna. Paczka z amunicją, tutaj. No, musieli nam coś dać, bo jednak jakby nie patrzeć, no to kurde, jakby nas w jakiś sposób zaskoczyła ta walka. Mnie nie zaskoczyła, ja byłem gotowy na to, że on mi wyskoczy, z tego względu, że no... Za dużo gram w gry, żeby wiedzieć, że z safe house'u tutaj to jest jednak dosyć blisko, nie? A za takimi drzwiami dosyć mocno pilnowanymi właśnie taką zagadką jak tutaj. To nie ze mną te numery, Brunner, gościu. Okej, i teraz tak, to połączymy sobie z tym. To sobie zrzucimy jeden. Jeden sobie zrzucimy, teraz tak. To sobie zrzucimy i to sobie zrzucimy. To możemy sobie rozłontować w zasadzie. Czekajcie, zrobimy tak. Proch strzelniczy razem z wydajnym prochem białym. Połączmy w kwasówkę. Ok. Tak. Jedną rzecz bym jeszcze zrobił, mianowicie rozmontował to. Bo już w tym momencie mi ta część niepotrzebna. Znaczy, ona niby pomaga, ale wolałbym jednak mieć o jeden slot więcej. Bo jakby nie patrzeć, nie wykorzystuję tego potencjału, powiedzmy, nie? Zawsze strzelam tak czy inaczej na blisko. Okej. I mamy całkiem spoko opcję. Dobra. 2 przedmioty leczące na sobie. Więc jest okej. Tutaj. Zapiszmy. Dobra, mamy zasilanie. W takim razie będziemy mogli otworzyć te wielkie drzwi. Powiem wam szczerze, że no, za takimi drzwiami, których pilnował właśnie taki przyjemniaczek,
to nie wiem, czy coś miłego się może znajdować. Ale mieliśmy znaleźć zasilanie. Najpierw mieliśmy uratować Sherry, a teraz mieliśmy znaleźć zasilanie, więc być może to nas doprowadzi do Sherry w jakiś sposób. Teraz nagle się przejmujesz córką, co? Ale ty może byś tu przyszła, a nie kurde przez kamerkę gadała. Claire? Chyba niańkę sobie. Sherry, are you alright? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait. I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Tu zaraz. Fucking kidding me. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Oh, why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Ale tu zaraz, to pomoże nam ta matka w tym laboratorium, czy nie? Uda się do laboratorium. Tu jest, kurde, zielone ziółko! Ja go nie wziąłem! Shit, ale jestem, kurde, bęcwałem. Kolejka linowa. A to ja wiem, gdzie jest kolejka linowa. I teraz tak, po pierwsze, czy ona nam pomoże w tym laboratorium? Po drugie, co to jest za wszczep? A po trzecie, dlaczego ona zajmuje się cały czas Williamem? Niby chce pomóc tam ludzkości, ale swojej córce już nie. No, fajna mama. Z tego co wiem, to jak się jest rodzicem, to dziecko jest najważniejsze, a nie wszyscy inni. Ale co ja tam wiem? Dobra, wspominałaś o cable car, tu masz... A, opaska z dostępem. Pięknie. Here. Okay. Here you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. No nie sądzę, żeby było dobrze. Coś z jej okiem jest nie tak. Jakoś okay. Ewoluuje, czy co? To jak no turning back. Jak no turning back, to ja jeszcze oczywiście pozwolę sobie... Tylko tak, pytanie, czy no turning back to znaczy, że no turning back do mojej skrytki i zapisów? Że to już będzie taki totalny endgame? Czy po prostu nie będzie powrotu do kanału? Ale z drugiej strony, no mamy możliwość chyba powrotu do kanału, bo jakby nie patrzeć... To na komisariacie jeszcze parę rzeczy było, nie? Mamy skrót z komisariatu do tych kanałów. Mogą się spodziewać, że tu jest zielona roślinka, bo mieliśmy niebieską, mieliśmy czerwoną, więc zapewne przy walce z Williamem gdzieś musiała być jeszcze zielona, żeby nam dać takiego boosta. Oczywiście Seto poszedł po zieloną roślinkę i stracił czas, nie? Mimo tego, że ma ich pierdylion. Ale przepraszam, musiałem, naprawdę. Naprawdę musiałem. To jest silniejsze ode mnie. Widziałem, że tam leży, to musiałem to podnieść. Dobra, spadamy stąd. Dobrze, że mi powiedziała, no turning back. Mam nadzieję, że jeżeli by była to jakaś ostateczna walka z bossem na dole i nie mielibyśmy już dostępu do naszej skrzynki, to mam nadzieję, że jest jakaś opcja dla idiotów i będzie tam dużo ammo. Na arenie walki z bossem. Czyli do gniazda. Do not exit until the final destination.
Gave it to me. You know it's supposed to be lucky. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. Coś jest z tym. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Ale nie zależy. Sherry, hang in there, okay? Now, arriving at next. It's okay. I've got you. Come on. Żebyśmy my musieli matkować jakiejś dziewczynce. Czy to jest... skrzynka z naszymi rzeczami? Tak. Dobrze wiedzieć. Tu nic nie ma. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Tylko ciekawe, skąd będziesz wiedziała, że to jest lekarstwo. Jeżeli jej matka w jakikolwiek sposób... For your safety, stand clear until the doors are fully open. Okej. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Trzy pary drzwi. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Już jest fully open? Welcome to Ness. No siema. Enjoy your visit. Fantastycznie. Here you go. All right. Now what? There's got to be something here. Potrzebujemy dostać się do laboratorium. Antiviral agent. That's it. That's got to be it. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here, though, okay? I'll be back soon. I promise. Dobra. Bransoletka z identyfikatorem. Zobaczmy, jak to wygląda. Bransoletka pełniąca funkcję elektronicznego klucza. W tej chwili jest w niej wkładka z prawami gościa. Czyli będziemy mieli prawdopodobnie inne wkładki. Do tej... Ważne, alarm w całym Nest. Z powodu incydentu w północnej części cały personel Nest ma natychmiast zaaplikować sobie środek antywirusowy Devil. Tylko Devil może zapobiec mutacji wirusa G. W przypadku zarażenia wirusem G należy natychmiast uzyskać pomoc i wyeliminować komórki wirusowe z organizmu. Ten e-mail został wygenerowany automatycznie po wystąpieniu zagrożenia. Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, no? Taki trochę spam. O, mapa północnej części laboratorium. Dobrze wiedzieć. Kolejka. Tylko i wyłącznie jedną część mam tutaj. Dobra. I co to jest? O, tak. Tak. To się przyda na pewno. Czy boję się, że to się pokazało, bo... W takim razie to jest coś na rzeczy, nie? Rejestr pokoju wypoczynkowego. Okej. Okay. To nam chyba tak średnio potrzebne. O, i tutaj mamy nasze piękne miejsce. No i teraz tak, czy my musimy nosić to wszystko ze sobą?
To jest pytanie. Zasadniczo, czekajcie, zróbmy jedną rzecz. Mianowicie, zrzućmy tak. Załadujmy sobie ten pocisk. I teraz, kurde, ale ty jesteś mądry. I ten jeden pocisk nie będzie nam w żaden sposób tutaj zawadzał. Świetnie. No i okejka. I lecimy dalej. Czyli do laboratorium. Zobaczymy tylko, jak daleko to laboratorium będzie, bo na razie mam tylko i wyłącznie część tej mapy. Więc nie widzę tutaj żadnego laboratorium. Mogę tu wejść? Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Wait a... Co? No dobra, no to w takim razie będziemy musieli tam przejść, ale najpierw musimy znaleźć... Świetnie. Kocham takie miejsce. Jeszcze świetniej. Jeszcze świetniej. Kawiarnia, kuchnia i pokój wypoczynkowy. Dlaczego mam wrażenie, że coś tutaj będzie do jasnego wafla? Coś po prawej papluni. Authorized staff only beyond this point. Guests must refrain from entering. Dobra, gość. Dobra, goście mogą wleść. Dobra, goście mogą wejść do kawiarni. Co do wafla? Co to za dźwięk? Okej. Mógłbyś szczeznąć? O, świetnie. Jeszcze z prawej. Siema. Czyli mamy trzech zombiaków. Fantastycznie. Ej, oni nie mają bransoletki, nie? Kuźwa. Ale jak otworzy, to myślisz, że może wyjść? Ty w dupencję. Lasencję, wypuściłem babę z kuchni. Przepraszam, taki żart, bo jestem zdenerwowany. Jedno mamy z głowy. Okej. Okay. Faktycznie ktoś z was wspomniał, że dobrym pomysłem byłoby, żeśmy gościu, kurde, mocno zaniepokoił. Że faktycznie warto im tym uzikiem po prostu po kuśkach walić, bo wiele szybciej to zrobimy. Dobra, wyposaż. Chyba nie żyje, co? Okej. Jeszcze ktoś tam się pożywia ładnie. Okay.
Son of a bitch. A w zasadzie to Dater. Czekam, dziwne wrażenie, że większość z nich tutaj może wstać. Okej, okay, granacik. Milusio. Czy coś jeszcze tu znajdziemy? Oj. Ona nie za bardzo ma zamiar nas atakować. Zasobnik z igłami. What the hell is... A, to jest amunicja do iskrownika. No co się dzisz? No. Shit. Z czym? Który to wstał? Jesus. Okej. I akurat ten, który stoi przy drabince, po której prawdopodobnie mam leść. Dziękuję. Bardzo proszę o nieruszanie swojej życi, szanownej. Z miejsca. W kawiarni jeszcze coś jest. Więc warto by było ich wyeliminować w jakiś sposób, co? Ty, noga mu odpadła? Son of a bitch! Naprawdę? What the hell is up with you? No weź, gościu! Dobra, chyba się rozpaćkał, co? Dobra, tamtą też może pociachamy tym nożykiem do tapet. Okej. Okay. Pociachana? Pociachana. Mam nadzieję, że na stałe. Ja pierdziele, więcej was tutaj matka nie miała? Gdy sobie wzięli... Nie, nie będę cię rozwalał. Chociaż ciekawe, czy mogę zrobić to tym nożem. Mogę. Dobra, i w kawiarni jeszcze coś jest. Proch strzelniczy w dużej ilości. Ale gdzie? No tam, tylko że ja tam nie mogę przejść. Bo do kuchni... Mogę tylko i wyłącznie przejść przez ten pokój z zabezpieczeniami większymi. A tutaj w tej kawiarni nie mamy nic więcej. Mimo tego, że pokazuje na czerwono. Dobra, włazimy na górę. O, żeż... Nie, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. O, świetnie. Pewnie wskoczę tam i co? I coś mi wyskoczy na ryj. Wow. Nic nie wyskoczyło. To ciekawe. Okej, okay, i w kuchni i kawiarni nadal świeci się wszystko na czerwono. Czyli tak jakbyśmy jeszcze coś... Gdzie my w ogóle pójdziemy? A, przejdziemy za... Okej. Okay. Mamy kolejny nóż. Wszystko mamy, okej. Okay. O, świetnie. Shit. Głupie drzwi. You ass. On jest tam sam? What the fuck? Dobra, niech no nawróci. Niech no nawróci. No ale właśnie. Naprawdę te drzwi będą go ucinać? Son of a bitch. I teraz bardzo chętnie bym go wziął. Nie żyjesz? Okej. Chyba nie żyje.
Powolutku do przodu. Co to jest za pokój? Pokój wypoczynkowy. Niech zgadnę, wypoczywa tu jakiś zombie. Na 100%. Okej. Co to jest? Kondensator wysokich napięć iskrownik. Nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. To jest mega niefajnie. A co to jest? A najgorsze jest, wiecie co? Że my stąd nie wyjdziemy. Że my stąd, kurde, nie wyjdziemy. Co to jest? Kładka elektroniczna. To bardzo chętnie bym to połączył z tym. Świetnie. Dzięki... Ale jestem, kurde, patrzcie teraz na to. Dzięki temu mogę wyjść przez to. Tu nie będzie żadnego zombiaka, prawda? Dziękuję. Wszystkie są pozabijane. My sobie pójdziemy, odrzucimy parę rzeczy i będziemy w domciu. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the east area. Ale mnie to nie obchodzi, ja nie jestem Dr. Lee. Okej, okay. to zrzucamy, to też. Jeden, ten też. Iskrownik w zasadzie można w jakiś sposób, wiecie, albo naładować, chociaż ma chyba full 7, albo można też mu zaaplikować to ulepszenie, które muszę jeszcze po nie wrócić. Najbardziej lubię, jak im się tak głowa rozpaćkuje, wtedy mam na 100% pewność, że już nie wstaną. Dobra, dobra. Teraz mi wszystkie będą pikać. Okej. I jeszcze to nam potrzeba. I chyba mamy wszystko, prawda? Nie, jeszcze tutaj coś jest. Co to jest? Umbrella Electric Power. I tutaj czegoś brakuje. Nie wiem. Nie mogę tego używać. Czego tutaj będziemy potrzebować? Wyłącznik automatyczny, prawda? Więc prawdopodobnie będę musiał znaleźć jakąś część, którą będzie tutaj trzeba wcisnąć. Ale teraz już mamy dostęp drugiego poziomu, więc spokojnie ogarniemy to. Zamiast spierdzielać stąd, słuchajcie, jak najdalej, to ja się pakuję w gniazdo. No ale co się dziwić, kurde, w filmach było to samo, nie? To połączmy z tym. Ej, i nie zajmuje to wiele, nie zajmuje to więcej miejsca. Tak, by the way. Także spoko opcja. Teraz tak, duża ilość prochu strzelniczego. No, na razie 3. Myślę, że spokojnie powinny wystarczyć w tym moim piu piu piu. O, świetnie. Dobra, tam już pójdziemy sobie chyba w następnym odcinku. Jakże tutaj do safe house'u. No. I nasza wędrówka będzie kontynuowana już jutro. Trzymajcie się, dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i komentarz. Do zobaczyska, na razie. Pa, pa.